właśnie znajduje się na Warszawie Zachodniej, gdzie jeszcze przed świętami Wielkiejnocy została oddana do użytku tymczasowa winda przy West Station, czyli przy Alejach Jerozolimskich. Jak wygląda, działa i funkcjonuje? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesi Czemeznosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Dzisiaj pojawia się oczywiście kolejny film z Warszawy Zachodniej, ale nie jest to pełen film o wszystkim, tylko i wyłącznie o jednym fragmencie i elemencie, który został oddany do użytku jeszcze przed świętami wielkanocnymi, czyli jeszcze w marcu. I od tamtego czasu działa i funkcjonuje nieprzerwanie codziennie, od poniedziałku do piątku, w soboty, niedzielę i święta. Więc to jest dobra informacja. Chodzi oczywiście o nową windę, która właśnie została udostępniona dla pasażerów. Można by powiedzieć tylko i wyłącznie jedno, szkoda, że dopiero teraz, ale przyjrzyjmy się jej dokładnie, o co tu właściwie chodzi i jak ta winda będzie funkcjonować najprawdopodobniej jeszcze przez najbliższy, no już najbliższe tak mniej więcej 6, no bardziej 9 miesięcy, bo tyle jeszcze zostało na samej budowie. Oto i owa winda. To jest taka bardziej winda budowlana niż faktycznie dla pasażerów, taka tradycyjna, którą moglibyście zobaczyć. Jest to winda najważniejsza tymczasowa i szczerze powiedziawszy nie przypominam sobie żadnej inwestycji, która by miała windy tymczasowe dla pasażerów, ale może dajcie mi znać, czy faktycznie jakąś taką inwestycję kojarzycie. Winda działa od poniedziałku do piątku z przerwami oczywiście. Od 6 działa do 20, z przerwami od 10 do 10.30 i od 16 do 16.30. I tak codziennie. W soboty działa trochę inaczej, bo działa od 8 do 18 z przerwami od 10 do 10.30 i od 14 do 14.30. Z kolei w niedzielę i święta działa podobnie, znaczy trochę nawet dłużej, bo od 10 do 22 z przerwami 14-14.30 i 18-18.30. Przerwy oczywiście wynikają z tego, że winda nie może być obsługiwana samemu przez pasażerów, tylko i wyłącznie przez osobę uprawnioną i ta osoba też po prostu musi mieć swoje przerwy techniczne, chociażby, żeby coś zjeść. Jak widzicie, ta osoba właśnie się zajmuje windą, obsługuje ją całkowicie, otwiera, zamyka drzwi, przemieszcza dźwigiem do góry i do dołu, no i w ten sposób winda może się przemieszczać pomiędzy kładką i pomiędzy oczywiście poziomem terenu, z tego ona i zabiera. Ważnym elementem jest też tutaj, żeby dopowiedzieć, że składki już teraz można dostać się na wszystkie perony, dzięki temu właśnie dla osób niepełnosprawnych czy z większymi bagażami za pomocą windy. Wszystkie perony obok kładki mają już działające windy, czyli peron 4, 5, 6, 7 i 8. Peron 9 jest daleko i on cały czas ma funkcjonalny wind, ale nie wiemy na razie nic w temacie, kiedy tamte windy miałyby zostać udostępnione. Natomiast jak widzicie, ta winda techniczna, tymczasowa jest, działa i funkcjonuje. I z tego co wiemy, raczej będzie działać do końca całej inwestycji, więc na spokojnie jeszcze będzie można z niej trochę pokorzystać, trochę z nią pojeździć i zobaczyć, jak to jest, korzystając z takiej trochę innej, tymczasowej windy. Z drugiej strony oczywiście znajduje się pochylnia, więc tam tego problemu z tym, że nie dało się dostać, nie było. Co ważne, pasażerowie korzystają już tylko i wyłącznie z kładki od mniej więcej roku, kiedy zostało zamknięte całkowicie ostatnia część przejścia podziemnego. Natomiast przejście podziemne było zamykane stopniowo przez ostatnie 3 lata, więc to, że winda się pojawia teraz, to trochę bym powiedział taki hit wyborczy, jeśli już, chociaż to nie są te wybory, ale no tak mi się wydaje mimo wszystko, że to jest ten element łącznikowy, no bo tak, niedługo będą już oddane do użytku nowe perony, zostało raptem 9 miesięcy, no około 8 miesięcy samej inwestycji i nagle pojawia się winda tymczasowa. No, to dosyć ciekawy zbieg okoliczności. Ale dobra, zajmijmy się może samą windą, bo powiedziałem wam już mniej więcej, w jakich godzinach ona funkcjonuje, a oczywiście są jeszcze inne ważne elementy, jak ona funkcjonuje i jak z niej de facto skorzystać.
Oczywiście, chyba to jest jasne, winda jest bezpłatna i każdy pasażer może z niej skorzystać, niezależnie od tego, czy ma duży bagaż, czy nie ma dużego bagażu. Ja akurat miałem dosyć duży bagaż, jak z nim chodziłem, jeździłem i nagrywałem, ale to nie zmienia faktu, że każda osoba może z niej skorzystać nieodpłatnie. Winda posiada udźwig 1800 kg, czyli około 18 osób, jak jest tutaj napisane w środku. Oczywiście w środku mamy też informację, że to jest obsługiwane tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione. No i mamy tutaj też oznakowanie przy tym przejściu dokładki, że jest faktycznie winda. Tutaj też jest ta informacja z godzinami dokładnie, w jakich winda funkcjonuje. Ale bym powiedział mimo wszystko, że całkiem jest małe zainteresowanie windą, chyba dlatego głównie, że jeszcze większość osób nie wie o tym, że winda tutaj już jest. No bo po prostu to jest dosyć nowa rzecz i widziałem jeszcze parę osób wnoszących rowery po tych schodach, a nie będę ukrywać, że tam jest dosyć ciasno. Oczywiście wiadomo, że kiedy winda nie działa, no to trzeba już i tak chodzić schodami, ale to jest łącznie 30 minut w ciągu dnia, no właściwie jedna godzina w ciągu dnia w takim normalnym trybie działania Warszawy Zachodniej. Raczej można się załapać na to, żeby faktycznie z tej windy skorzystać, bo te godziny przerw są też tak poukładane, żeby faktycznie nie były w godzinach szczytu i żeby każdy mógł na spokojnie z niej skorzystać. No i tutaj na górze nie ma już takich pełnych drzwi, tylko jest taka mała część i ją się otwiera i się wychodzi na kładkę. Na kładce oczywiście, jak zawsze, ruch pełny jak na Marszałkowskiej, ale to chyba tak cały czas, bym powiedział, normalnie po staremu funkcjonuje. Więc tak, tak faktycznie wygląda ta winda. No i teraz tak, z ważnych elementów, czemu ta winda się dopiero teraz pojawiła i czemu właściwie są takie problemy, jeżeli chodzi o to, czemu ona tutaj miała nie powstać. Chodzi o to, że dokładnie w tym miejscu, właściwie po drugiej stronie podpory odkładki, ma powstać kolejna winda, ale już docelowa. Tam ta winda będzie zjeżdżać na sam dół, do poziomu minus 1, czyli do przejścia podziemnego. Będzie mieć też oczywiście przystanek pośredni na poziomie terenu, na parking tutaj w okolicy. Natomiast to nie zmienia faktu, że po prostu no winda owa będzie tutaj, za tym płotem mniej więcej, więc ona miała powstać i dopiero wtedy pasażerowie mieli korzystać, jeśli już, z wind dokładki. No ale wyszło tak, że faktycznie trzeba zrobić tą windę tymczasową szybciej, żeby już faktycznie nie było tych skarg na Warszawę Zachodnią, żeby lepiej się jeździło i proszę bardzo, winda jest. Też co ważne, trzeba pamiętać o tym, że w trakcie tutaj prac na Warszawie Zachodniej, jak jeszcze nie było innych wind działających na perony, były osoby, które zanosiły te wszystkie bagaże na górę, pomagały faktycznie pasażerom przenosić bagaże, rowery czy inne rzeczy na górę po schodach. Natomiast no, teraz już nie jest winda, więc takiej potrzeby dla zatrudnienia takich osób nie ma. Ale wiem, że faktycznie też takie osoby się tutaj pojawiały na Warszawie Zachodniej i o tym też warto pamiętać, że coś takiego się tutaj pojawiało. Winda, jak widzicie, obsługuje tylko i wyłącznie aktualnie dwa poziomy. Na dół oczywiście nie zjedzie, bo przejście podziemne nie jest oddane do użytku. Ale też tutaj ciekawostek możecie zobaczyć, że jeszcze taki właśnie pomostek jest wysuwany z samej windy, żeby można było na spokojnie dostać się do kładki i na spokojnie przekroczyć ją. Czy to z rowerem, czy to oczywiście też z bagażami. No i tak mniej więcej wygląda cała nowa winda tymczasowa, która się znajduje na Warszawie Zachodniej. W dzisiejszym filmie nic więcej nie poruszę w tematach Warszawy Zachodniej, bo po prostu będzie pełen film, który się pojawi za kilka tygodni, gdzie też sobie najprawdopodobniej wejdę na sam dół, żeby zobaczyć, co się dzieje tam na dole. Natomiast jeżeli chodzi o same zaawansowanie prac na Warszawie Zachodniej, to tych prac jeszcze trochę oczywiście pozostało. Dlatego no, mają być wszystkie perony oddane do użytku na wakacje. A przynajmniej tak miało być. Z tego co wiem, już aktualnie jest termin nowy. Po wakacjach, właściwie do końca wakacji, mają być wszystkie perony udostępnione dla pasażerów i też wtedy wszystkie prace w większości torowe mają być już zakończone. Następnie z ważnych elementów, który będzie jeszcze realizowane, to jest oczywiście przejście podziemne. No i tunel tramwajowy na poziomie minus 2. Te dwie ostatnie rzeczy będą oddane do użytku dopiero na koniec 2024 roku, a przynajmniej wedle aktualnych zapowiedzi. Więc zobaczymy, poczekamy sobie, a do tego czasu będziemy korzystać z tymczasowej windy, no i oczywiście składki wchodząc i schodząc na wszystkie perony. Tymczasem, jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami, ja wiznoszę i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach z Warszawy Zachodniej i z wszystkich innych inwestycji warszawskich. Cześć!